Dzień dobry drodzy biegacze, spotykamy się po raz kolejny w ramach cyklu porad Startuję w Krakowie, który jest współorganizowany przez Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie i markę ASICS. Podczas dzisiejszej transmisji live naszym gościem jest Monika Czyż-Cupryś. Dzień dobry. Dzień dobry, cześć wszystkim. Dietetyczka, zatem dziś będziemy rozmawiać o tym, jak prawidłowo się odżywiać, zarówno przed biegiem, jak i w jego trakcie. Oczywiście dietetyczka, ale też przedstawicielka drużyny ASICS Front Runner. Moniko, półmaraton to taki bieg, który jest już dosyć dużym wyzwaniem i wymaga kompleksowych przygotowań. I te przygotowania to nie tylko trening, czyli przygotowanie naszego organizmu poprzez odpowiednie wytrenowanie. Tu też bardzo istotnym aspektem jest dieta, jest właściwe odżywianie się. Właśnie, jak powinno wyglądać to odżywianie się bezpośrednio przed startem, dzień przed startem, jakich też błędów możemy unikać, co możemy robić, żeby ta dieta była naszym wsparciem, to odżywianie się nas wsparło i pomogło nam osiągnąć ten oczekiwany wynik, rezultat, a żeby nie zaszkodziło i nie zadziałało w drugą stronę. Zgadza się. Tutaj dieta będzie miała bardzo duże znaczenie. Tak naprawdę poświęcamy kilka miesięcy, być może ktoś kilka tygodni na przygotowywanie się do naszego najczęściej docelowego startu albo nawet startu treningowego. Dajemy z siebie wszystko na treningach, a niestety zapominamy o tej części żywieniowej. Żywienie będzie miało bardzo duże znaczenie w kontekście osiągnięcia naszego założonego jakiegoś celu sportowego, ale też to prawidłowe odżywienie to jest prawidłowe odżywienie naszego układu nerwowego i mięśniowego, czyli tych najważniejszych w kontekście wysiłku fizycznego, ale to także to nasze samopoczucie podczas właśnie chociażby półmaratonu. Na co zwracać uwagę przede wszystkim w tym ostatnim dniu przed startem? Po pierwsze, pamiętajmy, że jest to dzień, kiedy nie podejmujemy dosyć dużej aktywności fizycznej, więc to nasze zapotrzebowanie kaloryczne jest dużo niższe niż w tym najcięższym cyklu treningowym. Więc przede wszystkim staramy się nie przejeść. Jemy lekkostrawnie, czyli raczej to nie jest miejsce na tą idealną, zdrową dietę, produkty pełnoziarniste, bogate w błonnik, duże ilości warzyw surowych. Tu raczej możemy sobie o to zadbać teraz, kiedy mamy jeszcze 2 tygodnie do startu i teraz możemy sobie zadbać o tą odżywczą i pełną wartościową dietę. Natomiast dzień przed raczej stawiamy już na takie produkty troszkę przetworzone, oczyszczone, czyli tutaj dużo fajniejszym wyborem będzie pieczywo pszenne, pieczywo kiszowe, czyli coś, co będzie lżejsze dla naszego przewodu pokarmowego i też coś, co zdecydowanie szybciej nam się strawi w tym przewodzie pokarmowym. Czego staramy się unikać w tym dniu? Przede wszystkim dużych ilości tłuszczu, dużych ilości błonnika, bo są to produkty, które po pierwsze opóźniają opróżnienie naszego żołądka, ale też utrudniają wchłanianie glikogenu, czyli tego naszego paliwa mięśniowego. Więc staramy się raczej nie sięgać tutaj na przykład po dużej ilości orzechów, po słodycze bogate w czekoladę, czyli coś, co często się zdarza, bo przecież jutro biegnę półmaraton, spalę tyle kalorii, to dzisiaj sobie na to mogę pozwolić. Pozwólmy sobie na to, ale po starcie. Tutaj raczej starajmy się takich produktów unikać. Unikamy też tutaj dużych ilości białka, więc raczej stawiamy na takie niewielkie dodatki białkowe, jakieś jogurty wysokobiałkowe, zostawiamy na ten moment po starcie dla naszej regeneracji, a tutaj głównie skupiamy się na tych węglowych wodanach, czyli właśnie jakiś ryż, zwykły biały makaron, jakiś banan się tutaj też super sprawdzi. To mogą być naleśniki, właśnie jakieś dżemy, czyli tu możemy sobie trochę pozwolić na tą słodycz, żelki, krówki, galaretki, to też będą fajne rozwiązania na ten dzień przed startem. Natomiast staramy się też nie jeść zbyt dużych ilości na dzień przed, tak żeby czuć jednak tą lekkość, kiedy staniemy już na linii startu przed naszym docelowym wysiłkiem fizycznym, no bo myślę, że nikt tutaj nie chce czuć pełności w żołądku, takiej ciężkości, nie chce też być dużo cięższy na starcie, tylko też jakby chce tutaj czuć dobre samopoczucie już od pierwszych tak naprawdę metrów biegu. Dlatego takie stałe jakby ładowanie węglowodanami raczej staramy się tutaj zrobić wtedy na 2 dni na przykład przed startem, a nie już ten dzień ostatni przed naszym wysiłkiem fizycznym. Dzień przed staramy się też dobrze nawodnić, czyli tutaj nie zapominamy o piciu wody, możemy sobie też pozwolić na jakiś izotonik, żeby też uzupełnić sód, potas i inne pierwiastki, które będą ważne w kontekście też tej długiej aktywności fizycznej. I to, do czego też zachęcam, starajmy się też tego dnia trzymać sobie przerwy pomiędzy posiłkami.
tak naprawdę, żeby znowu ten nasz przewód pokarmowy mógł sobie fajnie poradzić z tą wcześniejszą racją pokarmową i żeby był przygotowany na ten kolejny posiłek, który mu zafundujemy. Czy półmaraton jest biegiem na tyle długim, na tyle wymagającym, żeby właśnie to ładowanie węglowodanów tutaj było ważnym aspektem i żeby doładowywać się, czy to raczej coś, co jest mile widziane przy maratonie, przy jednak jeszcze dłuższym dystansie? To zależy. Zależy tak naprawdę od czasu, jaki będziemy na trasie. Jeżeli jesteś najszybszym biegaczem i pokonujesz dystans półmaratonu w 80-90 minut, raczej to ładowanie węglowodanów nie będzie tutaj potrzebne. Natomiast nie oszukujmy się, większość z nas biegnie troszkę dłużej ten dystans i wtedy rzeczywiście to ładowanie węglowodanami może być bardzo pomocne. Pamiętajmy o tym, że jeżeli sobie zadbamy o tą prawidłową dietę, to jesteśmy w stanie tylko uzupełnić te nasze tak naprawdę mięśnie w paliwo, czyli gdybyśmy to porównali do tankowania samochodu, po prostu zatankowaliśmy samochód do pełna. Ładowanie węglowodanami to jest taki już dodatkowy jakby etap, czyli taka super kompensacja glikogenu, czyli coś ponad naszą normę. Czyli gdybyśmy mieli dodatkowy bak paliwa w samochodzie, ładujemy go na wszelki wypadek i możemy sobie to też wykorzystać na trasie, czyli dzięki takiemu ładowaniu jesteśmy w stanie dłużej podejmować wysiłek o dosyć dużej intensywności, ale też odczuwamy sobie zdecydowanie później to zmęczenie na trasie. Więc może być to bardzo przydatne. I tutaj też to ładowanie, tak jak wspomniałam, fajnie zrobić sobie na takie 2-3 dni przed startem, no bo są to dosyć duże ilości pokarmu, więc jednak ten żołądek tutaj będzie dużo mocniej obciążony. Tak naprawdę biegacz, który waży około 70 kg, super, gdyby takiego dnia zjadł około 700 gram węglowodanów. Czyli z samych węglowodanów mamy około 2500 kalorii, jeśli dobrze liczę. Jeżeli dodamy do tego te śladowe ilości białka i tłuszczu, których nie jesteśmy w stanie całkowicie się z diety pozbyć, no to robi nam się taka dieta około 3000, nawet 3500 kalorii w ciągu dnia, w dniu, kiedy nie podejmujemy żadnej aktywności fizycznej. Czyli mamy taki typowo siedzący tryb życia. Więc tak naprawdę przejadamy tutaj ogromne ilości jedzenia, stąd tutaj dobrym rozwiązaniem znowu są te produkty wysoko przetworzone. I to jest ten moment, gdzie możemy sobie właśnie pozwolić na trochę większe ilości masy kajmakowej, galaretek, żelek, soków owocowych. Możemy się też wspomóc jakimiś odżywkami węglowodanowymi, jeżeli potrzebujemy trochę więcej węglowodanów w formie płynnej. Natomiast też nigdy nie robimy tego na siłę. Czyli jeżeli czujemy się bardzo ciężko przy takim klasycznym ładowaniu węglowodanami, możemy sobie troszkę tą ilość węglowodanów zmniejszyć i albo wydłużyć wtedy ten proces ładowania, albo po prostu zrobić takie mini ładowanie węglowodanami, czyli bardziej takie właśnie uzupełnienie wszelkich strat glikogenu, które zaszły przez ostatnie dni w naszych mięśniach, no bo też wbrew pozorom chcemy czuć ten komfort i nie u każdego się to ładowanie węglowodanami sprawdzi. Natomiast tutaj też kwestia właśnie tego odpowiedniego doboru produktów. Czasem jeżeli sobie rzeczywiście dobrze to ładowanie węglowodanami zaplanujemy, wykorzystamy odpowiednie produkty spożywcze, to jesteśmy się w stanie czuć lekko. Tutaj też ważnym aspektem będą nasze problemy jelitowe, jeżeli ktoś na takie na co dzień cierpi. Wtedy też ten dobór produktów musi być troszkę inny, bo nie wszystkie te wysoko przetworzone produkty będą się u takiej osoby sprawdzać. Na przykład miód, czyli też taki produkt, który bardzo często pojawia się w tej diecie przedbiegowej, przedstartowej, on u osób z delikatnym przewodem pokarmowym może powodować delikatne dolegliwości ze strony właśnie jelit. Więc też tu kwestia takiej odpowiedniego doboru produktów i tej umiejętności manewracji pomiędzy tymi produktami, które nam służą, a które nam nie służą. Co do jeszcze ładowania węglowodanami, tutaj też bardzo ważne będzie znowu nawodnienie, czyli to też jest dzień, kiedy dbamy sobie o to picie płynów, no bo żeby ten glikogen nam się pięknie w mięśniach zlokalizował i żebyśmy go mogli tam zatrzymać, potrzebujemy też odpowiedniego nawodnienia organizmu. Więc też staramy się tutaj o te płyny dbać. Tak, nie tylko w przypadku ładowania węglowodanów, generalnie nawadnianie jest też bardzo ważnym aspektem całości diety, zarówno przed startem, jak i też w trakcie biegu.
jakbyśmy mogli też trochę o tym nawadnianiu. Ja wiem, że już całe jedno spotkanie było poświęcone temu tematowi, natomiast jakbyśmy mogli jeszcze kilka zdań o tym aspekcie nawadniania organizmu właśnie i przed biegiem, i w trakcie biegu. Jasne. Tak jak już słyszeliście, to nawadnianie przewija nam się od pierwszych minut naszej rozmowy, czyli jest to też bardzo ważny aspekt naszych przygotowań przedstartowych. Tak naprawdę odwodniony organizm w trakcie startu niestety nie będzie aż w stanie takich zdolności fizycznych, na jakie pracowaliśmy. I tutaj już to pierwsze uczucie pragnienia, które pojawia się w trakcie wysiłku fizycznego, to jest już odwodnienie organizmu. Czyli to już jest taki sygnał ostateczny, zacznij w końcu dbać o to nawadnianie. My powinniśmy o nie sobie zadbać już na kilka dni przed startem. Nie mówiąc o tym, że powinniśmy o nie dbać oczywiście na co dzień, ale jeżeli gdzieś nam to umknęło, to chociaż pamiętajmy o tym na te kilka dni przed startem. I tutaj znowu jest to bardzo ciężki okres, jeżeli mówimy o półmaratonie, ponieważ zaczęło się robić troszkę chłodniej na zewnątrz. I to nasze uczucie pragnienia bardzo często zaczyna troszeczkę zanikać i spadać. I to jest ten moment, gdzie my najczęściej zapominamy właśnie o piciu wody. Więc tutaj jakby warto się skupić chociaż na te 3, 4, 5 dni przed startem i rzeczywiście każdego dnia mocno o to nawodnienie dbać. Czyli nawet jeżeli nie mamy takich nawyków codziennych aż tak dużych, żeby tą odpowiednią ilość płynów dostarczać, odpowiednią ilość wody, to tutaj jednak warto troszkę docisnąć i zadbać o to, żeby tą odpowiednią ilość wody wypić. Zdecydowanie tak. I w kontekście jakby naszych zdolności wysiłkowych, ale też pamiętajmy, że ta woda to jest jakby główny składnik naszego ciała, czyli my bez tej wody po pierwsze będziemy się przegrzewać na trasie, będzie też gorszy transport różnych metabolitów, będzie gorzej pracował nasz przewód pokarmowy, bo jeżeli my odwodnimy się, to też zmniejszymy ilość soków trawiennych, enzymów trawiennych, czyli robimy jeszcze dodatkowy element ku jakby temu, żeby te problemy żołądkowo-jelitowe na trasie się pojawiły. Tutaj też nasze stawy, więzadła, ścięgna, to są wszystko struktury, które nie będą pracowały bez wody. Jasne, aż tak nie jesteśmy się w stanie odwodnić, żeby w 100% się tej wody z organizmu pozbyć, ale jesteśmy w stanie sobie zaburzyć całą tą pracę, zaburzyć sobie regenerację powysiłkową, zwiększyć ryzyko kontuzji na trasie, więc jest dużo do stracenia, a poprzez taki mały aspekt, o który sobie jesteśmy w stanie bardzo łatwo zadbać przed startem, możemy sobie bardzo pomóc zarówno w tym dobrym samopoczuciu w trakcie biegu, ale też właśnie jakby w drodze do tego, żeby te kontuzje i te problemy żołądkowo-jelitowe na trasie się po prostu nie pojawiły. Czyli o ile nie warto eksperymentować i za dużo zmieniać, jeżeli chodzi o produkty, które chociażby miałyby dostarczyć tych węglowodanów, ale ich nie przetestowaliśmy, to nawadniając się nie jesteśmy w stanie przegiąć, przesadzić i zaszkodzić sobie. Jesteśmy, we wszystkim jesteśmy w stanie przegiąć. Natomiast myślę, że każdy z nas jednak czuje, kiedy jakby już za dużo wypił i też jest nam bardzo ciężko za dużo wypić. My też mamy troszeczkę problem z tym uczuciem pragnienia, z tego względu, że nasz organizm wysyła bardzo podobny sygnał w momencie, kiedy jest głodny i kiedy to uczucie pragnienia się pojawia. I my często to zajadamy, zamiast najpierw sięgnąć po tą szklankę wody. Więc tutaj też fajnym rozwiązaniem jest po prostu zaczynanie dnia od szklanki wody, przygotowywanie też tego naszego przewodu pokarmowego na trawienie kolejnych posiłków, które się pojawiają, co też przedstartowo będzie miało znaczenie, no bo my jednak tutaj potrzebujemy mocno się skupić na tym, żeby to trawienie przed startem jak najbardziej efektywnie działało. Tak. Nasze przygotowanie do maratonu pod kątem diety, do półmaratonu, możemy także uzupełniać poprzez suplementację. Czy to jest dla wszystkich i kiedy tak naprawdę powinno się ją zacząć i czy to właśnie ten okres przedstartowy jest odpowiednim momentem do testowania, suplementowania? Zdecydowanie nie. Przed startem staramy się raczej niczego nie testować i nie eksperymentować. Tutaj raczej stawiamy na takie rozwiązania, które już znamy, suplementy, które zdążyliśmy przetestować na treningach. Jasne, może być to pierwszy start, kiedy jakby testujemy dany suplement, ale przetestowaliśmy go wcześniej na treningach w takich
podobnych warunkach jak na starcie, czyli albo przy podobnych prędkościach, albo przy podobnym czasie trwania wysiłku. Tutaj wyjątkiem jest start, który jest naszym startem stricte treningowym, czyli jakby nie zależy nam na wyniku. Wiemy, że jeżeli coś nie wyjdzie, to jesteśmy się w stanie z tym pogodzić i jakby chcemy tutaj przetestować daną strategię. Natomiast i tak super było, gdybyśmy ją wcześniej na treningu przetestowali, czyli jakby żeby to nie był ten pierwszy moment, kiedy my coś wdrażamy. Więc tu jakby zawsze, zarówno w kontekście żywienia, jak i w kontekście suplementacji, raczej staramy się wszystko testować na treningach, na co dzień. Daje nam to też większe poczucie bezpieczeństwa i mniejszy stres po prostu na starcie, bo wiemy, że coś się sprawdziło i wiemy, że podchodzimy do tego już z takim trochę większym spokojem w głowie. Zwłaszcza jak dało też taki efekt, że poczuliśmy na tym treningu dodatkową moc, czy jakieś realne działanie tej suplementacji czy tej diety. To jak powinno wyglądać takie idealne śniadanie? Ja sobie jeszcze pozwolę na chwilę do tej suplementacji wrócić. Tutaj tak, przede wszystkim w kontekście półmaratonu takimi najważniejszymi suplementami będą izotoniki i żele. Pamiętajmy, że to są suplementy i to jest żywność przeznaczenia sportowego. I tego raczej staramy się tutaj pilnować. Do tego sobie pewnie jeszcze wrócimy, jak to powinno w trakcie wysiłku wyglądać. Natomiast jeżeli mówimy o dystansie półmaratońskim, tutaj tak naprawdę możemy sobie też, jeżeli kiedykolwiek wcześniej to przyjmowaliśmy, wdrożyć na przykład kofeinę przedstartowo, chociaż tutaj przy tym dystansie fajniejszym rozwiązaniem mogą być żele energetyczne z dodatkiem kofeiny, które sobie zostawimy na koniec naszego wysiłku fizycznego, tak żeby jeszcze oddalić to uczucie zmęczenia i te nasze takie właśnie percepcje układu nerwowego w kontekście tego zmęczenia wysiłkowego. Ale też całkiem ciekawym rozwiązaniem może być sok z buraka, czyli tak zwane azotany. Jest to suplement, o którym rzeczywiście coraz więcej się mówi. Natomiast uwaga, tego nie polecam testować, nawet jeżeli wam bardzo zależy na zawodach, ponieważ burak ma dosyć dużo cukrów wysokofermentujących i może powodować te dolegliwości żołądkowo-jelitowe, jeżeli mamy taki dosyć wrażliwy przewód pokarmowy. Natomiast to, co możemy zrobić już teraz, bo mamy jeszcze trochę tego czasu do startu, zwiększyć sobie ilość azotanu w diecie. I tutaj jest to nie tylko burak, mimo że tylko o tym buraku się mówi, bo azotany znajdziemy też w rukoli, znajdziemy też w soku z marchwi, w selerze naciowym, w porze, więc tych produktów jest troszkę więcej i o nie sobie możemy już zadbać teraz w diecie, żeby tą wydolność fizyczną naszą delikatnie poprawić i tą siłę mięśniową. Natomiast jeżeli ktoś już się decyduje na tutaj taką tak zwaną suplementację burakiem, to ja zachęcam jednak do shotów buraczanych niż stricte takiego klasycznego soku z buraka, ponieważ my nigdy nie mamy pewności, ile w takich produktach spożywczych tych azotanów jest dostępnych. Ma na to wpływ tak naprawdę gleba, w której rosły te nasze warzywka, klimat, w którym były tak naprawdę hodowane, też czas zbioru, czyli jest tutaj dużo takich niewiadomych i my nigdy nie wiemy, jaką dawkę azotanów przyjęliśmy, stąd powstał właśnie ten suplement, którym już mamy tą dawkę podaną. I tutaj mamy dwa protokoły suplementacyjne, możemy suplementować to tylko i wyłącznie przed startem, na około mniej więcej 2-3 godziny przed, albo możemy sobie wdrożyć taką suplementację dłuższą, około dwutygodniową i ładować tutaj tak troszeczkę jak glikogen tą ilość azotanów w naszym organizmie. No i tu jeszcze jeden suplement, który jeżeli jeszcze nie wdrożyliśmy, fajnie sobie wdrożyć, czyli witamina D. Tu jakby już nie będę wchodzić w inne magnezy, kwasy omega-3, bo to już powinniśmy sobie dobierać indywidualnie. Natomiast ta witamina D może nam się przydać i to już teraz, bo myślę, że nikt z nas nie chce być chory i chcemy też ten ostatni okres przedstartowy w zdrowiu dotrzymać, żebyśmy mogli ten swój potencjał sportowy wykorzystać w trakcie wysiłku, więc fajnie jeszcze o tą odporność trochę zadbać. Także tu nie tylko nasze kości, więzadła, stawy, o czym wiemy w kontekście witaminy D, ale też ta nasza odporność. Więc tu akurat te działania, które możemy podjąć już teraz, fajnie też o to zadbać. Jakbyśmy mogli ten dzień biegowy rozłożyć na takie etapy, na czynniki pierwsze, trochę porozmawiać o tym idealnym śniadaniu, potem przeszlibyśmy do kwestii tego, jak się nawadniać, odżywiać, suplementować odpowiednio, jak zadbać o dietę w trakcie biegu, ale rano zaczynamy od śniadania.
Tak, powinniśmy zacząć od śniadania. I tutaj wszystko zależy od tego, ile mamy rano czasu przed startem. Jeżeli wszystko idealnie zaplanowaliśmy, super byłoby takie śniadanie zjeść na około 3 godziny przed planowanym wysiłkiem fizycznym. I wtedy staramy się tutaj to śniadanie zjeść troszkę większe, bogate mocno w węglowodany. Mniej więcej ta ilość węglowodanów, która powinna się znaleźć w takim śniadaniu, to około 3-4 gramy na kilogram naszej masy ciała. Czyli też wcale nie takie małe ilości. I tutaj super rozwiązaniem może być kasza jaglana. To może być ryż z dżemem i z bananem, czyli też takie dosyć standardowe śniadanie, które często pojawia się u biegaczy. Jeżeli ktoś ma bardzo dobrze wytrenowany przewód pokarmowy, może to być owsianka. Natomiast tutaj pamiętajmy, że ona ma troszkę więcej błonnika i nie u wszystkich się sprawdzi. To mogą być naleśniki, jeżeli mieliśmy czas je sobie dzień wcześniej usmażyć i mamy ochotę na takie bardziej wykwintne śniadanie. To śmiało też mogą być zwykłe kanapki z dżemem, z miodem, z bananem, czyli tu jakby ta bułka, którą gdzieś tam znamy bardziej ze skoków narciarskich, ona przed bieganiem też się całkiem fajnie sprawdzi. Możemy sobie tutaj też dodać takie niewielkie ilości białka, czyli gdzieś tam delikatnie pod ten dżem posmarować jakiś serek śmietankowy, ale tak dosłownie cieniutko, żeby tylko przełamać gdzieś ten słodki smak i czuć się po prostu lekko dalej po takim śniadaniu. Natomiast jeżeli zaspaliśmy, jedziemy, jesteśmy w trasie, nie mamy gdzieś tych możliwości zjedzenia takiego idealnego śniadania. Wstaliśmy rano, ale czujemy bardzo ściśnięty żołądek i nie do końca mieliśmy tą przestrzeń na zjedzenie takiego większego, powiedzmy, że pełnowymiarowego śniadania, możemy zjeść coś na godzinę, dwie godziny przed startem. Wtedy zmniejszamy sobie tą porcję, czyli już ta ilość węglowodanów to jest 1, maksymalnie 2 gramy na kilogram masy ciała, czyli jest to już śniadanie mniej więcej o połowę mniejsze. I tutaj też fajnym rozwiązaniem mogą być posiłki płynne, czyli już bardziej jakiś shake, koktajl, już mniejsze ilości tego pieczywa, na przykład z dżemem. To może być banan wkomponowany w jakiś posiłek, nawet ten koktajl. Czyli jakby dalej bazą są węglowodany, ograniczamy tutaj tłuszcze i białka, ale już ta porcja i to do wysiłku fizycznego strawić. No i dbamy tutaj o nawodnienie, czyli to już jest ten moment dnia, gdzie staramy się o tych płynach pamiętać. Może to być izotonik, może to być po prostu klasyczna woda, jeżeli ta ilość węglowodanów w formie stałej w śniadaniu była dosyć spora i nie potrzebujemy jej jeszcze uzupełniać w tej formie płynnej. Pozwolę sobie tutaj na chwilę przejść do pytania jednego z biegaczy, biegaczki. To etap pytań od biegaczy będzie na koniec, natomiast tu jest to tematycznie powiązane. Pani Iwona pisze do nas, że to będzie jej debiut w półmaratonie, a z reguły rano biega na czczo. I co z takimi osobami? Czy przed startem powinna zjeść to śniadanie? Na ile przed zjeść je, to już rozmawialiśmy przed chwilą, ale co z tymi osobami, u których następuje właśnie ten ścisk gardła, dodatkowe emocje, stres związany ze startem? A dodatkowo na co dzień biegają na czczo. Czy podczas startu w półmaratonie to się powinno zachować, czy jednak spróbować ten nawyk zmienić, a może trochę wcześniej go zacząć zmieniać, żeby nie testować przy starcie? Dobra, tu rozwiązań mamy kilka. Tak naprawdę mamy jeszcze trochę czasu do startu, więc ja bym spróbowała przetestować kilka treningów po jakimś malutkim śniadaniu. Nigdy nie zaczynamy teraz od jakiegoś bardzo dużego węglowodanowego śniadania, ale jeżeli do tej pory biegaliśmy na czczo, a przed nami jednak dosyć długi wysiłek fizyczny, no bo półmaraton, no to już te kilkadziesiąt dobrych minut na trasie przed nami, więc na pustym baku paliwa nie jesteśmy w stanie tego w komforcie przebiec. Możemy sobie potestować takie rozwiązania jak rozpoczęcie od picia chociażby, nie wiem, wody z cukrem, herbaty z miodem, herbaty z cukrem, czyli takich bardziej płynnych, lekko węglowodanowych pierwszych przekąsek. Możemy spróbować zjeść na przykład pół banana albo całego banana, jeżeli czujemy też taki komfort, że jesteśmy sobie w stanie na to pozwolić i zobaczyć, jak się będziemy czuć na treningu po
spożyciu takich małych tak naprawdę przekąsek. Super byłoby te jelita trenować nawet już po przebiegnięciu tego pierwszego półmaratonu, bo tutaj wiadomo, że aż tak długo tego czasu, aż tak dużo tego czasu nie mamy. Natomiast później fajnie właśnie wprowadzać na przykład jakąś kanapkę z dżemem, czyli jakby iść cały czas o ten krok dalej, żeby te jelita się przyzwyczajały do tego, że trenują po śniadaniu. Oczywiście część treningów, lekkich treningów, spokojnych, gdzieś tam krótszych wybiegań możemy sobie robić na co dzień naczczo, natomiast raczej przed startem tutaj staramy się coś zjeść i przygotować to nasze ciało na ten wysiłek, który go czeka. Natomiast jeżeli ten ścisk żołądka będzie, nie wiem, na tyle duży, że nie jesteśmy w stanie nic przełknąć, wtedy dobrym rozwiązaniem jest też na przykład zabranie dodatkowego żelu ze sobą na trasę. Czyli jakby mocno sobie dbamy o to żywienie na trasie. Tutaj jakby skupiamy się na tym, żeby tą energię uzupełniać w trakcie wysiłku. Natomiast staramy się wtedy też taki wysiłek sobie zacząć właśnie od tej małej przekąski. To może być mus owocowy, to może być żel energetyczny, to mogą być jakieś galaretki. Czyli tutaj też szukamy takich rozwiązań, które znamy, które zdążyliśmy gdzieś tam przetestować, ale staramy się wtedy od tych pierwszych minut biegu już tą energię uzupełniać. Jeżeli jakby te wszystkie rozwiązania, powiedzmy, że nam nie wyjdą, to nawet wypicie rano izotonika przed wyjściem, czyli tej płynnej formy, która nawet przy ściśniętym żołądku, przy braku gdzieś tam aż tak dobrego wytrenowania tych jelit, raczej powinna się dobrze wchłonąć i nie powinna spowodować żadnych dolegliwości jelitowych. Okej, to chyba ten etap do startu mamy dosyć dobrze omówiony. Jak zatem powinno wyglądać prawidłowe nawadnianie, prawidłowe odżywianie i suplementowanie od startu do mety? Oczywiście to, tak jak już mówiliśmy, różne czasy, bo różny poziom wytrenowania, ale byśmy mieli taki wzór, jak się zachować dla takich osób, które no nie są wytrenowane, które nie mają tego w sposób idealny, świetny, opracowane i przybiegną w czołówce, bo oni doskonale wiedzą, jak to robić. Raczej mówimy o takim przeciętnym biegaczu, osobach, które mogą takie wskazówki wykorzystać. To teraz tak, jeżeli zjedliśmy śniadanie na 3-4 godziny przed wysiłkiem, to tu staramy się jeszcze podczas rozgrzewki zjeść jakąś małą przekąskę węglowodanową. To znowu może być już pierwszy żel energetyczny, bo to też nie jest na tyle długi wysiłek, że te żele nam się gdzieś tam mocno zdążą smakowo znudzić, ale to też może być banan, to może być mus owocowy, w zależności od tego, co też byliśmy w stanie gdzieś tam ze sobą zabrać i przygotować. Tak, żeby gdzieś znowu ten pierwszy zastrzyk energii na starcie już mieć, żebyśmy nie zaczynali od tego spadku mocy po tym śniadaniu, które jednak zjedliśmy dosyć wcześnie. W trakcie samego wysiłku idealnym rozwiązaniem byłoby spożywanie takiego żelu energetycznego mniej więcej co 20-30 minut. Natomiast jeżeli do tej pory nigdy nie stosowaliśmy żeli energetycznych i chcemy bardzo je przetestować na tym starcie, możemy sobie zacząć nawet od takich 40 minut, czyli jakby też uczymy się, jak to na nas będzie wpływało, jak ten organizm zareaguje, czy jesteśmy w stanie przyjąć takie ilości żeli, do których gdzieś tam chcemy docelowo dążyć. Tutaj też bardzo duże znaczenie będzie miało to nasze przygotowanie przed startem, bo jeżeli mocno sobie zadbaliśmy o to przygotowanie przed startem, to tu możemy sobie troszeczkę jakby te odstępy pomiędzy przyjmowaniem kolejnych porcji węglowodanów delikatnie wydłużyć. Natomiast jeżeli przed startem mieliśmy bardzo ciężki okres, czy to w pracy, zawodowo, czy po prostu gdzieś to nasze żywienie nam umknęło, no to wtedy tutaj staramy się zrobić wszystko, żeby tą ilość energii uzupełniać rzeczywiście regularnie, na bieżąco, najlepiej co te 20-30 minut. Żele, oczywiście bierzemy te sprawdzone, które gdzieś tam zdążyliśmy sobie przetestować na treningach. I tu wiem, że często pojawią się takie gdzieś tam głosy, ale te żele na mnie nie działają, ja się po nich źle czuję. Testujmy różne żele. Żele mają przeróżne składy, bazują na różnych rodzajach i różnych proporcjach pomiędzy węglowodanami, które się w nich znajdują. Mają różne składniki dodatkowe, więc tutaj jakby też fajnie sobie znaleźć tą formę, tą gęstość, która nam będzie po prostu odpowiadała. I niestety nie ma takiego super zdrowego odpowiednika żeli, więc jest to ten moment, gdzie możemy sobie na taką znowu trochę żywność bardziej przetworzoną pozwolić, ponieważ naszym celem jest ten wysiłek fizyczny, jakby tutaj ten komfort biegowy
i to, żebyśmy dobiegli do mety. Dalej mam nadzieję, że z uśmiechem na ustach, więc tutaj jakby staramy się też troszkę zapomnieć o tym idealnym, zdrowym odżywianiu na co dzień. Jeśli chodzi o sam żel, fajnie, gdyby miał rzeczywiście połączenie dwóch różnych źródeł węglowodanów, czyli najczęściej glukozy bądź maltodekstryny i fruktozy, bo wtedy też zmniejszamy sobie ryzyko tych problemów żołądkowo-jelitowych na trasie. Chyba że macie inne przetestowane, to tu jakby nie kombinujemy i nie zmieniamy swojego przetestowanego produktu. Dobra, mamy jakby żywienie na trasie. Jeśli chodzi o nawodnienie, tutaj raczej jakby bazujemy sobie na tych punktach odżywczych, które mamy na trasie. Czyli staramy się raczej żadnego punktu nie pomijać. Pamiętamy o to, że o to zarówno żywienie, jak i nawodnienie dbamy od pierwszych minut startu. Czyli to nie jest tak, jak wyczytamy, że jeżeli ten wysiłek trwa powyżej 90 minut, to my musimy zacząć dbać o żywienie i często interpretujemy to tak, że zaczynamy od tej 90 minuty. Nie, zaczynamy od pierwszej minuty wysiłku, czyli dbamy o ten zastrzyk energii i też to dobre nawodnienie od startu, czyli staramy się korzystać od pierwszego punktu odżywczego z płynów, które się na nim znajdują. Jeżeli dobiegamy do punktu i właśnie zjedliśmy żel albo planujemy go zjeść, tu zachęcam do wypicia wody, tak żeby sobie nie zwiększać stężenia ilości węglowodanów aktualnie w przewodzie pokarmowym i znowu nie zwiększać tego ryzyka problemów żołądkowo-jelitowych. Natomiast jeżeli od zjedzenia naszego żelu już chwila minęła, tu jak najbardziej możemy sobie wtedy sięgnąć po izotonik. Natomiast staramy się przy każdym punkcie sięgnąć po chociaż te kilka łyków płynów. Zawsze możemy sobie zrobić dzióbek z tego kubeczka, żeby nam było tak naprawdę łatwiej te kilka łyków wypić. No tu idealnie byłoby wypić chociaż pół tego kubeczka, natomiast wiem, że w praktyce to nie zawsze wychodzi, więc każdy łyk będzie miał znaczenie. Nigdy nie zdążymy i tak uzupełnić całej straty płynów, która zachodzi w trakcie wysiłku, więc tutaj też ważne jest właśnie to przygotowanie przed startem, ale też to, żeby te płyny uzupełnić sobie już po zakończonym wysiłku. Okej. A po zakończonym wysiłku, mimo że mamy do startu przygotowywać, jakby ten okres już po nie wpływa na sam start, natomiast jaką ilość tych płynów, izotoników powinniśmy po biegu wypić? Jak bardzo to jest też indywidualne? Czy kwestia tylko wypicia do nasycenia, do takiego poczucia nawodnienia? Czy też jest proces, który można w liczby zamienić i rozłożyć na jakąś długość nawadniania po starcie? Dobra, tu idealnie byłoby znać swoje tempo pocenia się. No to już wymaga trochę więcej od nas strategii takiej przygotowawczej, jakby do startu. I wtedy rzeczywiście jest nam łatwiej te płyny uzupełnić. Natomiast załóżmy, że tego nie zrobiliśmy, bo jest to jeden z naszych pierwszych półmaratonów. Nie wiemy, co to jest tempo pocenia się, jakby tu nie wchodzimy w szczegóły. Staramy się po prostu nawadniać przez cały ten dzień, kiedy startowaliśmy. Przez cały dzień małymi łykami pijemy non-stop. Tu też do takiego uczucia, że już po prostu nie czujemy tego odczucia pragnienia, że czujemy się jednak nawodnieni, natomiast staramy się o tym nie zapominać, więc zaraz po wbiegnięciu na metę, jak otrzymujemy tą butelkę z wodą czy izotonik, staramy się dokładnie już z tego skorzystać. I o ile jeszcze zaraz po wbiegnięciu na metę my często odczuwamy to uczucie pragnienia i tą potrzebę napicia się, to później już trochę o tym zapominamy, więc tutaj fajnie by było przez cały dzień do wieczora pamiętać o tym piciu małymi łykami przez cały czas. Takim najprostszym wyznacznikiem tego, czy jesteśmy dobrze nawodnieni, jest nasz kolor moczu. Jeżeli jest bardzo ciemny, to znaczy, że nadal musimy się nawadniać i dalej jesteśmy po prostu odwodnieni. Mam nadzieję, że udało nam się w ciągu tych 30 minut te kwestie nawadniania, żywienia omówić wystarczająco dobrze, tak aby wielu z Wam biegaczy pomóc. Natomiast tradycyjnie mamy też pytania od Was. I tutaj poza tym pytaniem pani Iwony, o którym już rozmawialiśmy, o bieganie na czczo, pojawiło się pytanie, czego unikać, a o co zadbać tydzień przed startem. I tu może skupilibyśmy się też na takich produktach, których naprawdę nie ma osoby, której pomogą, tak? które warto unikać, bo o tym, co warto jeść i jak tą dietę prowadzić, tu już rozmawialiśmy. Dobra, czego unikać? Przede wszystkim właśnie takich wysokotłuszczowych słodyczy. Tu już mówię o tych takich ostatnich trzech dniach przed startem, czyli jakby jeszcze tydzień przed, te 7-6 dni raczej staramy się po prostu bazować na swoich nawykach żywieniowych,
możemy sobie jeszcze jeść po prostu klasycznie to, co lubimy, tak jak to wygląda na co dzień, o ile jest dobrze zbilansowane. Natomiast te ostatnie kilka dni przed, tak, staramy się unikać takich właśnie wysokotłuszczowych przekąsek, jak słodycze, jak ciastka, bo one też mają w sobie dosyć dużo tak naprawdę tłuszczu. Uwaga też na pizzę przed startem. Pizza wbrew pozorom nie ma wcale aż tak dużo węglowodanów, natomiast ze względu na ilość sera i dodatków, które na niej lądują, jest również posiłkiem bardzo bogato tłuszczowym, więc wbrew pozorom tutaj ta pizza, ona się może trochę bardziej sprzed takim okresem przedmaratońskim kojarzy, natomiast my ją często powielamy przed innymi startami. Tu myślę, że zdecydowanie lepszym rozwiązaniem będzie makaron niż ta pizza. Pizzę zostawmy sobie na świętowanie po starcie. Czego unikamy? Oczywiście alkoholu, jakby to też są rzeczy, których staramy się unikać. Tu może nie żywieniowo, ale już te ostatnie kilka dni przed startem, jeżeli stosujemy ładowanie węglowodanami, staramy się unikać krioterapii, czyli też takich bardzo zimnych warunków, bo one też będą opóźniały ładowanie glikogenem, czyli jakby budowanie tego naszego paliwa. Tu w kontekście właśnie też tego pakowania paliwa w te nasze mięśnie. Unikamy przez te ostatnie 2-3 dni takich produktów mocno pełnoziarnistych, czyli właśnie jakieś pieczywo żytnie, pumpernikiel, czyli też takie produkty mocno, mocno właśnie błonnikowe. Staramy się też unikać dużych ilości surowych warzyw, czyli raczej to nie jest czas na super ekstra zdrowe sałatki. Je sobie spokojnie możemy teraz jeszcze gdzieś tam jeść, ładować te wszystkie witaminy, składniki mineralne, natomiast stricte przed startem staramy się już raczej ich unikać. Czego jeszcze? Fast foody. To też już nie jest ten moment na to, żeby znowu tą ilość tłuszczu z tych wszystkich sosów i mięs tutaj upakowywać. Ogólnie taka żywność, która nam po prostu też na co dzień nie służy, której nie jemy na co dzień, czyli też staramy się raczej wybierać te rozwiązania, które znamy, te produkty, które do tej pory stosowaliśmy. Czyli raczej nic nowego też już bym tutaj w dużych ilościach nie wprowadzała. Krzysiek pyta nas o banany. Czy lepiej przed je stosować, przed treningiem, przed biegiem, czy po w celu uzupełnienia energii? Okej. Banan tak naprawdę sprawdzi się zarówno przed, jak i po wysiłku fizycznym. I w trakcie. I w trakcie, dokładnie. Tak, to jest taki dosyć mocno uniwersalny owoc, jeżeli mówimy o wysiłku fizycznym. Natomiast mamy różne kolory bananów, jakby różną ich dojrzałość. I tu już możemy sobie to rozgraniczyć. Przed startem ja bym sięgnęła po takiego banana mniej dojrzałego, żebyśmy nie mieli takiego bardzo szybkiego skoku glukozy i bardzo szybkiego spadku, tylko żeby ta glukoza nam się ładnie, powoli gdzieś tam uwalniała. W trakcie wysiłku to już zdecydowanie bardziej sprawdzą się banany dojrzałe, bo my potrzebujemy tego skoku glukozy tu i teraz, tego paliwa. Natomiast po wysiłku tu też bym raczej wróciła sobie w tego banana mniej dojrzałego, chyba że zaraz za linią mety, gdzie potrzebujemy znowu gdzieś tego pierwszego takiego jeszcze zastrzyku energii i już tej odbudowy trochę regeneracji. Natomiast już później staramy się trochę z tych węglowodanów prostych schodzić i też już trochę właśnie dbać bardziej znowu o tą pełnowartościową dietę i tutaj zdecydowanie znowu ten bardziej zielony banan będzie fajniejszym rozwiązaniem. Ale tak, to jest taki owoc, po który możemy tak naprawdę sięgnąć zawsze, niezależnie od długości dystansu, czasu, jaki spędzimy podczas wysiłku fizycznego na trasie. To były wszystkie pytania od biegaczy, więc na tym chyba zakończymy dzisiejszą rozmowę. Mam wrażenie, że ten temat diety przedstartowej, startowej bardzo dokładnie omówiliśmy, a to jest też taki temat, o którym pewnie godzinami by można mówić. Zdecydowanie tak. Także bardzo Ci dziękuję, Monika, za dzisiejsze spotkanie. Wam, drodzy biegacze, dziękuję za to, że byliście z nami w trakcie całego tego cyklu przygotowań. Startuję w Krakowie. To był nasz ostatni live przed Krakowia Półmaratonem Królewskim. Natomiast na pewno nie ostatni generalnie, także z wieloma ekspertami będziemy mieli okazję jeszcze rozmawiać i zgłębiać tajniki wiedzy, która mam nadzieję przełoży się później na coraz to lepsze wasze starty i wyniki. Dziękuję bardzo. Dzięki wielkie. Dziękuję. Dzięki.